Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy czasem motoryzacja elektryczna nie doprowadzi do tego, że będziemy kupować technologicznie tak naprawdę jeden samochód, tylko w paru rozmiarach i wariantach stylistycznych? Te samochody na planie zdają się potwierdzać, że ryzyko takiej przyszłości jest całkiem spore. Technologicznie wyglądają na bardzo podobne samochody, są to przecież koncernowi bliźniacy, ale czym się różnią i czy te różnice są w ogóle duże? Tego dowiemy się w tym filmie. Już dawno skończyły się czasy, kiedy silniki elektryczne trafiały do miejskich samochodów. Dzisiaj gościmy na planie dwa konkretnych rozmiarów SUV-y, choć w jednym i drugim przypadku ciężko jednoznacznie powiedzieć, czy jest to SUV, czy van, czy może po prostu samochód osobowy o specyficznym kształcie, coś jak niegdyś DS5. Obie konstrukcje wykorzystują tę samą płytę podłogową MEB, ale to Enyaq jest nieco większym autem, przynajmniej z zewnątrz. Skoda jest o 63 mm dłuższa, 25 mm szersza i 28 mm niższa od ID4, co w połączeniu z bardziej masywnymi kanciastymi liniami sprawia, że prezentuje się trochę bardziej okazale, dojrzale. Ma też większy bagażnik, który mieści 585 litrów, kiedy Volkswagen mieści 545 litrów. Wnętrze Skody wygląda dużo bardziej tradycyjnie, ale też jest zdecydowanie lepsze jakościowo. Tutaj mamy ekoskórę na fotelach, wszystko jest naprawdę super, chociaż kosztuje parę tysięcy złotych, bo to jest oczywiście dodatkowy pakiet. Mimo wszystko, co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że mamy trochę przycisków, mamy też tradycyjne przyciski do sterowania szybami i lusterkami i bardzo duży ekran z ładną, dużą rozdzielczością, chociaż to nie jest taka żyleta jak na przykład w Audi, ale jest ok. Mamy też tutaj ten malutki ekranik i tego akurat nie rozumiem. Dlaczego nie pójść w stronę tych już na przykład ekranów ze Skody Octavii czy Kodiaka i zastosować tutaj coś większego, tylko musimy mieć ten taki tyci. Wiadomo, tutaj wszystko jest widoczne w tym akurat ekranie, a tutaj mamy dosłownie podstawowe wskazania, ale jednak nie wygląda to jakoś tak bardzo dobrze jakościowo. Jeśli chodzi o wnętrze, no to oczywiście jak to w Skodzie jest bardzo praktycznie, ale też przestronnie. Z tyłu siedzę ja, 1,86 m, tutaj siedzę również ja, 1,86 m i miejsca mam sporo, chociaż nie jest to na przykład poziom Superba, ale nie ma co tutaj się czepiać, bo jest naprawdę wygodnie, jeździłem też tutaj z tyłu, naprawdę nie narzekam. Fajne są też takie rzeczy jak na przykład kieszeń na komórkę, czy klasyczna już tutaj na mapę, ogrzewane fotele na zewnątrz, z tyłu trzecia strefa, dodatkowe dwa porty USB. No wszystko jest to, czego można by oczekiwać od normalnego, dużego samochodu, którym czasem pojedziecie w trasę. Nawet jest roletka, więc dzieciom będzie przyjemnie. No i zwróćcie też uwagę na te takie śmieszne klamki. To jest z przodu, to jest z tyłu, nawet nie klamki, uchwyty, żeby zamknąć drzwi. Taki zabieg stylistyczny. Podoba mi się też to, jak Skoda podeszła do tematu wykorzystania przestrzeni w samochodzie elektrycznym, no bo nie mamy żadnych wałów i tak dalej, więc jest to dużo miejsca do zagospodarowania. No i właśnie, tutaj mamy tą górną warstwę, gdzie można tutaj coś odłożyć, mamy półeczkę na telefon, która, tutaj muszę się akurat przyczepić, przy iPhone X on tak jakby spadał poniżej tego zasięgu płytki indukcyjnej. I z reguły jest tak, że dostaję komunikat, że coś, o właśnie, pojawił się ten komunikat. Nie można naładować, bo coś tam leży. No właśnie, leży telefon do naładowania. No to jest taka wada. Jeśli chcecie korzystać z tej ładowarki, to kupcie sobie większy trochę telefon. No ale właśnie, tutaj mamy to, jeszcze pod spodem jest tutaj mnóstwo miejsca. Dalej idziemy do schowka znowu. Raz, tu bardzo głęboki schowek. No jak to w Skodzie. Kieszenie w drzwiach, wyłożone welurem ładnie, też wejdzie spokojnie jakaś większa butelka. No jest to Skoda, co mogę dodać. Volkswagen podszedł do tematu zupełnie inaczej niż Skoda i stawia bardziej na efekciarstwo, chociaż nie wszędzie je widać. No bo na przykład ten panel tutaj, no to jest taki nie za fajny plastik i w dodatku na przykład ta ramka trochę tutaj chodzi. Nie tego spodziewałbym się po Volkswagenie. Ekran ma fajną rozdzielczość, jest duży, ale ocal mniejszy od Skody. No i mamy też tutaj dwa cup holdery, uchwyty na kubki, przepraszam, ale na przykład ta przestrzeń jest zupełnie niezagospodarowana. Telefon można włożyć też tutaj, też są dwa USB. I tutaj jest z kolei taki schowek, gdzie można wkładać sobie takie uchwyty i
dowolnie konfigurować tę przestrzeń. Co mi się podoba w tym wnętrzu, to to, że ta pozycja za kierownicą jest inna niż w Skodzie i przede wszystkim przez to, bo tutaj czujemy się bardziej jak w vanie, ale dla pasażera podróżującego z przodu i dla kierowcy to jest bardzo wygodne. Właśnie taki podłokietnik, który jest tutaj bliżej, lepiej nam podtrzymuje rękę podczas prowadzenia. Tutaj też jest mały ekranik, zupełnie inaczej ruszamy tym samochodem. Oczywiście oba samochody są zawsze gotowe do jazdy po tym, jak wsiądziemy. Tutaj wystarczy przekręcić to w ten sposób i już mogę jechać. W Skodzie klasycznie po prostu małym wybierakiem. Co mi się tutaj nie podoba, to to czasem przesadne podejście do innowacji i na przykład ten panel sterowania szybami i lusterkami, to mam wrażenie, że to jest trochę próba wymyślenia koła na nowo. Wygląda to ok, ale zobaczcie, że żeby sterować szybą, używam zawsze dwóch przycisków, ale żeby używać tylnych, muszę wcisnąć przycisk rear. I to wygląda fajnie, ale w praktyce zdarza się, że dotkniecie tego przypadkiem, otworzycie komuś tam drzwi, jak tam otworzycie komuś okno, jak tam dziecko śpi, to nagle się wystraszy. No nie jest to jakieś takie super funkcjonalne. No i tutaj koncepcja wnętrza też jest zupełnie inna niż w Skodzie. Siedzi się wyczuwalnie wyżej, miejsca też mam trochę więcej, ale to jest też zasługa po prostu konstrukcji tego fotela. Telefon znajdzie swoje miejsce, mapa również. No i zupełnie inaczej też wygląda na przykład podłokietnik, też zupełnie inaczej wygląda panel klimatyzacji. Nie mamy tutaj akurat podgrzewanych foteli, ale mamy też trzecią strefę i mamy bardzo nisko osadzony ten nawiew, chociaż wydaje mi się, że przez to jest on dalej i to ma dużo więcej sensu niż taki nawiew właśnie wysoko, a blisko. Podobnie jak w Enyaqu w samochodzie elektrycznym nie mamy tutaj żadnego wału, no bo przecież wystarczy synchronizować komputerowo te silniki, jeśli mamy wersję z napędem na 4 koła, więc podłoga jest zupełnie płaska i komfortowo tutaj pojedzie 3 osoby z tyłu. Jeśli chodzi o wnętrze, to Enyaq zdecydowanie wygrywa, jeśli lubicie takie bardziej tradycyjne, stonowane wnętrze. To wygląda bardzo ładnie i elegancko. W Volkswagenie z kolei czujemy się bardziej młodzieżowo, też jest całkiem elegancko, ta tapicerka jest bardzo ładna, ale jest jakieś takie bardziej plastikowe, no ale żeby nie mówić plastikowe, powiedzmy młodzieżowe. Technicznie są to bardzo podobne samochody, ale dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie Skoda wygląda trochę bardziej prestiżowo i to znajduje odbicie w cenie. Enyaq kosztuje bazowo 184 tysiące złotych z akumulatorem o pojemności 62 kWh i 213 tysięcy z akumulatorem o pojemności 82 kWh. Ceny ID4 zaczynają się od 160 tysięcy z akumulatorem o pojemności 52 kWh i od 195 tysięcy z akumulatorem 77 kWh. To jednak sztuczka producentów pokazująca różnicę, która nie istnieje. Tak naprawdę to jest ten sam akumulator, tylko Skoda podaje wartości brutto, a Volkswagen wartości netto. To nie jest przypadek. Dlaczego Skoda jest droższa? No, a dlaczego nie? Jest większa i ma trochę lepsze wnętrze, ale tu chyba chodzi o coś innego. Wygląda na to, że Skoda potraktowała samochody elektryczne jako nowe rozdanie i każe sobie zapłacić więcej, mimo że wcale więcej pod względem wyposażenia niż Volkswagen nie oferuje. To po prostu nieco inne oferty, ale zakres wyposażenia dodatkowego jest bardzo podobny. W Volkswagenie macie jednak możliwość wyboru dwukolorowych nadwoździ, a w Skodzie macie większy ekran w środku, 13 cali zamiast 12. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, no to w obu samochodach są bardzo podobne, dlatego że technicznie one są niemal identyczne. Skoda i ID4 mają ten sam napęd, 204 koni mechanicznych, 310 Nm. Skoda jest minimalnie wolniejsza, czyli od 0 do setki rozpędza się w 8,7 sekundy, ID w 8,5 sekundy. Czy to czuć? Oczywiście raczej nie, ale czuć to na papierze pod względem zasięgu. Volkswagen ma 522 km zasięgu, Skoda 534, ale taka różnica według mnie wynika z błędu pomiarowego albo z konkretnej takiego przystosowania Enyaqa, żeby on był minimalnie wolniejszy, ale wygrywał pod względem zasięgu, przez co wygląda wtedy wizerunkowo bardziej jak Skoda, czyli jest ten bardziej praktyczny, bo ma trochę większy zasięg, no ale 12 km to jest nic. Ta różnica na pewno nie wynika z różnic pojemności
akumulatorów, a to dlatego, że mamy tu do czynienia z pojemnością brutto i netto i Skoda podaje brutto, czyli teoretyczną maksymalną pojemność akumulatora, a Volkswagen 77 kWh, czyli netto, czyli realną. I tak naprawdę Skoda nigdy nie wykorzysta 82 kWh, bardziej te właśnie 77, więc musimy uznać, że jednak to jest ten sam napęd i on jest tylko minimalnie inaczej skalibrowany, ale ta różnica w przyspieszeniu może nawet wynikać tylko i wyłącznie z tego, że ten samochód jest trochę większy. Jeśli chodzi o to, jak się prowadzi Enyaq, no to muszę przyznać, że jestem tutaj taki, czuję się zaopiekowany przede wszystkim przez to, że mam to fajne wnętrze. Bardzo jest tutaj komfortowo, cicho podczas jazdy, wyciszenie jest naprawdę dobre i jeśli miałbym powiedzieć, jakie są takie większe różnice w prowadzeniu tych samochodów, no to to jest tylko taki nieuchwytny, nazwijmy to, klimat, który w Skodzie jest lepszy, bo to wnętrze po prostu wydaje się być trochę wyższej klasy. Volkswagen jest dosłownie minimalnie bardziej zwarty, bardziej sportowy, a Skoda jest bardziej komfortowa, ale to równie dobrze może być tylko i wyłącznie wrażenie spowodowane tym, że Volkswagen jest trochę bardziej, jest trochę mniejszy po prostu. Jeśli jednak miałbym powiedzieć o ogólnej charakterystyce obu tych samochodów, to jest samo prowadzenie jest bardzo, bardzo przyjemne, a to dlatego, że oba samochody są napędzane na tylną oś, więc mamy to rozdzielenie jak w klasycznym układzie napędowym. Przednie koła tylko i wyłącznie skręcają, tylne koła tylko i wyłącznie napędzają samochód. Bardzo dużo daje to takiej lekkości w prowadzeniu. Bardzo łatwo się też manewruje na parkingach, bo promień skrętu jest bardzo mały. I ogólne wrażenie jest faktycznie jak tylną napędówką. Oczywiście nie można tutaj odłączyć nigdy kontroli trakcji, tak żeby gdzieś tam jeździć bokami i tak dalej, ale samo to wrażenie jazdy samochodem, w którym te przednie koła nie muszą już robić całej roboty, tylko są odciążone, jest bardzo, bardzo dobre. W tej kategorii cenowej to naprawdę jedne z fajniej prowadzących się samochodów elektrycznych. Wiecie, co to jest? To są dwa samochody elektryczne, w których nikt nie próbował ich na siłę udziwniać, a za to wykorzystano w nich ten napęd elektryczny do tego, żeby wewnątrz zaoferować więcej przestrzeni, więcej schowków i żeby te samochody były po prostu bardziej praktyczne. Oczywiście realny zasięg nadal jest niższy od deklarowanego, pojawiają się tu sztuczki producentów z podawaniem pojemności akumulatorów netto i brutto, ale z krytykowaniem samochodów elektrycznych jest trochę jak z krytykowaniem supersamochodów. Robią to ci, którzy i takich nie kupują. Skoda Enyaq i Volkswagen ID.4 mają szansę przekonać do siebie fanów motoryzacji spalinowej, ale myślę, że to są przede wszystkim bardzo ciekawe propozycje dla fanów elektryków. Który jest lepszy? Dla mnie jest to Skoda przede wszystkim za wnętrze, ale też za to płacimy więcej. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, porozmawiajmy i do zobaczenia w kolejnych filmach.